Tuska do Niemiec. Tuska wywalić tego, wywalić durnego Tuska, niech idzie ten ryży dziad. Powiem panu jedno, żeby nie PiS, to my tu byśmy żebrały na kolanach. Panie, nigdy nie będziemy parobkami Niemca, nigdy. A ten zdrajca Tusk, to wie pan co? Kawał łobuza. Ale Unia mówi, że teraz tych pieniędzy nie może nam dać, bo tu praworządność odbiera Polakom. Jak pan, no co robi pan to, co pan chce, ja też robię, co chcę. Nie, jestem naprawdę strasznie zbulwersowany tym, co pan mówi. Jako suwerenności nie mamy. Jakiej suwerenności nie mamy? Praworządności w sensie. No. Wszystko jest w porządku. Sądami politycy rządzą i... Rządzą politycy sądami, nieprawda. PiSu politycy. Tak. Wszyscy dostali, tylko my nie mamy. No i proszę pana, sprawa jest... wydają, gospodarki rosną, a my nie mamy pieniędzy. No. Nie możemy przelewać pieniędzy do kraju, gdzie nie ma praworządności. Kto powiedział, że nie ma praworządności? Bzdura. Komisja Europejska mówi. Proszę pana, bzdura kompletna. Gdzie nie ma praworządności? Że w Polsce nie ma. Pan chyba żartuje. To dlatego nam pieniędzy nie przelewają, właśnie. Dobra, dziękuję. Proszę pana, pani idzie do Tuska, z nim porozmawia, co on z nami zrobi później. No. Nie, no ale no, ja mówię, ja relacjonuję, co Komisja Europejska. Bo, a dlaczego nam nie przelewają pieniędzy? Dlaczego wszystkim przelali, a na mnie? No. No, bo mają taki humor, mają taki nakaz. Wie pan, ja już nie chcę wracać do 1939 roku. Dziękuję, do widzenia. Pan Kaczyński bardzo pięknie mówił, popieram go na 100%. No dobra, a jak nam Unia nie da tych pieniędzy? To co wtedy? Przeżyjemy, damy sobie radę. Są Unią. Unia to jest sztuczny twór, pan zobaczy, to jest wymysł wielkiego brata z Izraela. Zdecydowanie należy wyjść z Unii, bo ta Unia nic nie daje. To jest banda złodziei, oszustów, krętaczy. Ja nie odczuwam tego, że Unia mi coś pomaga. To polexit. Oczywiście. Nie, ale powinniśmy zostać w Unii, czy wychodzić? Oczywiście, żeby chodzić, a co to, na co się to komuś przydało? Na co? No, po co? W Polsce się żyje dostatnie ludziom. No i dobrze, to niech się żyje dostatnie, niech się żyje świetnie i tak dalej, ale Unia to jest potrzebna wszystkim, jak wrzut na dupie.